Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o milionerach Kaczyńskiego, którzy żebrzą o wsparcie. Jacek i Michał Karnowscy to są menadżerowie projektu Fratria, projektu, w którym większościowym udziałowcem jest Grzegorz Bierecki, razem z podmiotami związanymi z grupy SKOK, ale także sami bracia Karnowscy, czyli właśnie no, urodzeni 3 września 1976 roku bracia bliźniacy Jacek i Michał Karnowscy. To Michał Karnowski apeluje do Polaków, aby krótko mówiąc, kupili prenumeraty elektroniczne tygodnika sieci. Jak nie dla siebie, to żeby komuś jeszcze sprezentować. Ponieważ jest to ważne wsparcie dla tego tytułu podczas kiedy właśnie tutaj ich tutaj rzekomo wolne medium jest atakowane, dyskryminowane. No tutaj od tutaj Karnowski używając takich wielkich słów, że w czasie niedawnej galist okazji przyznania tytułu człowiek wolności tygodnika sieci premierowi i ministrowi obrony narodowej. Mariuszowi Błaszczakowi redaktor Jacek Karnowski wypowiedział zdanie, które wielu osobom mocno utkwiło w pamięci Polska jest o krok od wielkości. No i to właśnie w ciągu ostatniego roku dodaliśmy do wszystkiej listy odparcia ataku na polskie granice mimo objawionej piątej kolumny wielki wkład w przeciwstawienie się barbarzyńskiej napaści rosyjskiej na Ukrainę. No szczególnie poprzez publikację wywiadu. Z ambasadorem rosyjskim w czwartym dniu wojny, który dostał 11 kolumn w tygodniku sieci na propagandę antyukraińską, bez żadnej kontry, bez, żadnych, bez żadnego sprzeciwu redaktorów przeprowadzających wywiad. Kiedyś pewnie jakaś prokuratura w końcu zapyta się i zainteresuje, dlaczego ten wywiad został opublikowany, czy nie podpadał on pod propagowanie. Napastniczej wojny. Ale wróćmy do tego apelu. Jest to o tyle śmieszne, że w ciągu ostatnich trzech lat e, wydawca sieci wypłacił 15, prawie 15 milionów złotych dywidendy. E, spółka otrzymuje gigantyczne pieniądze od e, spółek skarbu państwa. E, no i wykazuje też, co zrozumiałe, gigantyczne zyski. I tak na przykład w 2019 roku zysk netto, czyli po opodatkowaniu wyniósł fratry 3,1 miliona złotych. W 2020 7,1 miliona złotych. A dodajmy 2020 to był rok, w którym większość firm po prostu medialnych odczuwała gigantyczne problemy, Związane z faktem, że po prostu e, były lockdowny, były zamknięcia sieci sprzedaży, i po prostu nie było gdzie sprzedawać e, wydawnictw. Natomiast już dawno e, fratria nie żyje ze sprzedaży tego, co napiszą i tego, co wytworzą, ale żyje po prostu jako taka pralka, która przetwarza pieniądze spółki, spółek skarbu państwa prywatyzuje je, no bo te reklamy, które się sprzedają przy programach tudzież w piśmie, które ma 30, około 30 tysięcy sprzedaży, nie są warte tyle, ile za ile te spółki skarbu państwa płacą. Tutaj mamy po prostu do czynienia z... Wielkim nadużyciem, natomiast śmieszne jest, znaczy przy, przy okazji zbierania tych reklam, to są w ogóle kwoty, które są po prostu e, no, niewyobrażalne z punktu widzenia. Nie było takich dotacji do żadnych mediów w historii. To są, to są rzeczy, które dopiero wymyślił PiS. Wcześniej te oczywiście były preferowane. Tytuły związane z, powiedzmy, takie bardziej, powiedzmy, no, no, Gazeta Polska nie dostawała reklam za rządowych spółek Skarbu Państwa, natomiast to są media za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, natomiast to są media, które, które są o bardzo niewielkim zasięgu. I w ogóle, na przykład, porównując przychody Gazety Wyborczej w czasach rządów PO, zespołek Skarbu Państwa, no to były w ogóle kwoty kilkunastokrotnie niższe od tego, co dziś dostaje rocznie właśnie fratria, która jest największym beneficjentem. Oprócz tego oczywiście mamy do rzeczy i tygodnik wprost media, które są takim oficjalnym sojusznikiem PiSu, także oczywiście media Tomasza Sakiewicza. Telewizja Republika i właśnie wydawnictwa Gazety Polskiej. To jest po prostu jedne, to są pralki kasy, który, do których jest skierowany strumień pieniądza albo z urzędów, albo też po prostu z spółek Skarbu Państwa. Jak to działa w praktyce, toś pokazuje też mechanizm wykupywania reklam w telewizjach. Otóż Telewizja TVN w 2020 roku. Nie miała praktycznie żadnej reklamy od spółek skarbu państwa a do 2021, przepraszam, a telewizja PolSat miała ich za prawie 300 milionów złotych. To pokazuje po prostu, ile jest warta powstrzymywanie się od atakowania rządu PiS i nawet wchodzenie w nim w kooperację w forsowaniu tematów zastępczych. No, w wypadku Polsatu, na przykład w 2019 roku było też działania sprzyjające PiS, na przykład tam było PiS dążył do zepchnięcia pod próg Konfederacji, ponieważ wtedy ich liczba głosów jako zwycięzcy wyborów byłaby znacznie większa, u nich się to prze, prze, przekładałoby na znacznie większą, stabilniejszą większość parlamentarną. W związku z tym na antenie Polsatu na przykład nie drukowano, nie emitowano sondaży pokazujących, że Konfederacja przechodzi próg, albo wręcz jak cytowano taki, taki sondaż, to po prostu pomijano w nim istnienie Konfederacji i wynik powyżej progu i nic sobie nie robiono ze sprostowań. Tak właśnie współpracują prywatne podmioty z. E, z aparatem propagandy PiS. Mamy też skandaliczny przypadek z ostatnich tygodni, kiedy dziennik Gazeta Prawna wydrukował fake newsa bazującego na jakiś tam raporcie sprzed prawie czterech lat dotyczący tego, że jakaś tam instytut doradczy działający dla organizacji, która... Którą tam, do której należy między innymi też miasto Warszawa i kilkadziesiąt innych miast, wydrukował raport, w którym sugerował, że należałoby ograniczyć spożycie mięsa. No i na bazie tego tekstu, który właśnie nie wiadomo dlaczego po prawie czterech latach napisało dwóch dziennikarzy dziennika Gazety Prawnej, nie zaznaczając nawet, że jest to po prostu nie jest to żaden news, że wykopali coś archiwalnego. Dało to powód, pretekst do tego, że zajęły się tym wszystkie media pisowskie, atakując, że jest to plan trzaskowskiego, aby Polacy jedli robale zamiast mięsa. No oczywiście panowie, którym autorzy, którym zadałem pytanie na Twitterze, no po prostu skwapliwie po prostu zignorowali pytania, nie chcieli bronić tego, że zajęli się tym tematem, a wygląda, że to po prostu była praca zlecona, ta prawna, jego wydawca, info. Jest firmu, która otrzymuje sporo tych reklam ze Spółek Skarbu Państwa. Na tyle sporo, że spółka pojawia się w mailach premiera Mateusza Morawieckiego i jego szefa kancelarii Michała Dworczyka, byłego już szefa, jako spółka, której pomogli przeżyć na rynku, czyli po prostu świadoma, świadome kierowania, kierowanie strumienia finansowego, ale jak widać, nie za darmo. Zabawne jest tutaj to, że bracia karnosty zaczynają czerpać takim szerokim, e, można szeroko czerpać z doświadczenia ojca Tadeusza Rydzyka, który e, no, zbiera otrzymuje od państwa setki milionów złotych, co nie przeszkadza mu właśnie żebrać o wsparcie swoich e, widzów. E, to jest ta prośba o wsparcie, On w sytuacji, w której no, otrzymuje się miliony, no, jest śmieszna, natomiast też pokazuje, no bo buduje oczywiście relacje, natomiast pokazuje też obłudę tych kolesi, którzy otrzymując miliony, no jeszcze raz powtórzę, 15 milionów złotych w 3 lata wypłacone na dywidendy, a jednocześnie prośby o wsparcie. Czyli ten biznes, bycie propagandzistą PiSu jest bardzo opłacalnym interesem, oczywiście dla samych propagandzistów. Michał Karnowski miał taki też ciekawy epizod, kiedy on pracował jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej w latach 2006-2007, bardzo starał się wkraść właski PiSu. Pisał o Jarosławie Kaczyńskim jako o żelaznym kanclerzu IV RP takie panegiryki, reportażyki w stylu końcówki lat 40., początków lat 50 tylko wtedy wystarczyło po prostu zamiast pierwszy sekretarz wpisać Jarosław Kaczyński i wszystko się zgadzało. To ciężko pracujący od świtu do nocy dla dobra zwykłego człowieka, ocierający pod z czoła, po prostu zarywający nocy, a wszystko po prostu dla, dla ludzi pracy. Kiedy PiS przegrał wybory, Michał Karnowski, to jest dlatego ciekawa historia, wykasował te najbardziej takie właśnie rażące, bałwochwalcze teksty jako o żelaznym kanclerzu ze strony dziennika i uwaga, udał się na poszukiwanie nowego sponsora w Platformie Obywatelskiej, zaczął pisać teksty atakujące PiS, rządy PiS, między innymi za, pamiętam, taką mocną krytykę zatrzymania i show urządzonego przeciwko Januszowi Kaczmarkowi. Ministrowi w rządzie PiS, którego po prostu PiS okrzyknął zdrajcą i próbował no, za bezpodstawne tam zatrzymania. Były tam odszkodowania płacone. Cała sprawa okazała się jednym wielkim humbukiem. No i właśnie Michał Karnowski krytykował czas rządy PiS. Przeprowadził też wywiad z samym Jerzym Urbanem, odsądzanym przez niego i jego. Obecną redakcję od czci i wiary tutaj dali mu głos. No więc to jest właśnie taki typowy przykład propagandisty. Gdyby go wtedy Platforma Obywatelska wysłuchała, to dziś być może nie musielibyśmy oglądać tych popisów. W każdym razie obrazek, kiedy milionerzy Kaczyńskiego, ludzie, którzy otrzymują właśnie miliony, albo ze spółek Skarbu Państwa, albo też postaci też do, do tych bezpośrednich zleceń z różnych też instytucji państwowych, bo pieniądze daje swoim propagandistom PIS, za pośrednictwem też IPN-u, za pośrednictwem różnych instytucji państwowych, które kontrolują. W każdym razie dość powiedzieć, że 15 milionów złotych wypłacone na udziałowców Fratry, to są naprawdę gigantyczne pieniądze w zestawieniu o ten wdowi grosz, o który prosi Michał Karnowski udziałowców u, 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 czytelników gazety. Szanowni Państwo, jeżeli Wam ten materiał się podobał, proszę o go o udostępnianie jak najszerzej, a ja polecam. Historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w tym numerze Płatny agent Piuszucki. To jest tekst mój o idolu Jarosława Kaczyńskiego, pokazujący o tym, że Piuszucki mordował ludzi, którzy i zlecał mordy na ludzi, którzy po prostu znali jego przeszłość w wywiadzie austriackim, wiedzieli, że był płatnym donosicielem. Ile, jakie pieniądze zarabiał, dlaczego. Gdzie jeszcze donosił, bo donosił jeszcze uwaga do wywiadu japońskiego, donosił też do wywiadu niemieckiego. Kim był jego oficer prowadzący? To wszystko, drodzy Państwo, w moim artykule płatny agent Piusuński. Jest też o antypolskim Churchillu, a bardziej o proangielskim, probretyjskim Churchillu, który wolał płacić polską krwią. To jest taki przypadek, w którym warto pokazać, że to czym polega prawdziwa polityka. Po prostu Churchill. Wolałby, aby to Polacy ginęli, a nie poddani e, króla brytyjskiego. No i wolał płacić za pomoc sowiecką w pokazaniu Hitlera polskimi ziemiami, a nie pieniędzmi e, podatników brytyjskich. Tak, drodzy Państwo, było. Oprócz tego, w tym numerze, jeszcze sekret biedy Rzeczpospolitej. Dlaczego nasz kraj nie jest tak bogaty jak kraj zachodni? I jeden z ciekawszych tekstów e, według mnie. Opowieść o Janie Ignacym Podarowskim i roli, jaką odegrał w odzyskaniu niepodległości. Ten wielki pianista był gigantycznie osobiście popularny na przełomie wieków i, dzięki, i, i zmienił tę popularność na to, żeby pomagać Polsce, żeby sprawa polska stała się ważna dla Amerykanów. Szanowni Państwo, e, zapraszam na portal 224.pl i tam mamy, drodzy Państwo, też listę największych afer pisowskich. Już jest ich prawie tysiąc. Do zobaczenia.